No więc chciałem opowiedzieć o niewerbalnym, niewerbalnej komunikacji między UFO a człowiekiem, które mi się wydarzyło, ta komunikacja w 1988 roku w Princeton, New Jersey. Opowiadałem to w poprzednim odcinku, więc jeżeli, gdy spojrzałem w niebo, ujrzałem bardzo charakterystyczne takie jakby obłoki szare, dość regularne, ponieważ one się przesuwały w różnych kierunkach, zacząłem się im intensywnie przyglądać i wtedy po prostu ogarnął mnie niepokój, i jak przekaz był bardzo prosty, nie patrz się tam, bo coś, to znaczy, to będzie coś niedobrego, prawda? Więc ja bardzo chciałem to przyglądać się, ale troszeczkę się obawiam, ale po jakimś minucie znów spojrzałem i to już się oddalało, prawda? Ten obiekt się oddalał gdzieś bardzo daleko, byś był mniejszy i właściwie już tego mogę swobodnie obserwować i nie miałem tej takiej, jak to się mówi, tego przekazu no i tych niepokojów. Chciałem również opowiedzieć o innym wypadku. Jeszcze tu. Więc mniej więcej to było, jeśli mam powiedzieć, lokalizacja. No to jeżeli tu był ten trailer, prawda, tu dom Beaty, a tu była taka duża polana, gdzie wychodziły sarny. Więc jeśli to było prostopadle, to gdzieś to było, można powiedzieć, że to było nad moją głową, jak ja tu stałem, to gdzieś to mniej więcej w tym obrębie te prostopadle były te obiekty. Ale chciałem opowiedzieć również o innym przekazie, który miałem telepatycznie, czy niewerbalnym. To było w Jastrzębiu w latach 70., gdzie kobieta sprzedawała jajka przy sklepie. Tam podszedł do niej jakiś mężczyzna. I ona nie chciała mu sprzedać, bo kłócił się z nią, no dyskutowali. I ja, gdy on odszedł, ja do niej podszedłem, spojrzałem na nią, ona na mnie spojrzała. Wymieniliśmy tą cenę, po prostu, jak to się mówi, telepatycznie, no tego w myślach tylko to przeszło. Ja jej dałem wyznaczoną sumę pieniędzy, ona mi dała pieniądze. Dziwne było to, że ja tą kobietę skądś znałem. Tak się zresztą skądś zna, bo ona była bardzo podobna do mojej babci, ale babcia umarła w 1958 roku, a to działo się w latach 80. i 70. Także ten przekaz też uważam.